Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, panie i panowie, prosto z balkonu 2x2 od kuchni otwieram wielką galę gotowania. Zawodnikiem pierwszym będzie Juras. Wiem, że kocha samochody szybkie, więc zobaczymy, jak poradzi sobie z moim Lexusem, który ma 240 koni mechanicznych. I już jesteśmy w Lexusie razem z Jurasem, no nie byle z kim. Juras, jak się jedzie 240-konną maszyną? Bardzo fajnie, właśnie dopiero rozgrzałem silnik i zaczynamy go testować na oczywiście niemieckiej autostradzie. Nie, bardzo fajnie się zbiera. I w ogóle szczerze, ja akurat jestem, jeżdżę na co dzień Audi, ale bardzo często miałem okazję jeździć Lexusem i bardzo sobie chwalę Lexusa jako markę. Właśnie wiem, bo ty masz 400 koni pod maską. 400 koni. Dlatego poprosiłem cię, żebyś kierował, żebyś jakoś porównał niemiecką markę do japońskiej. Komfort tu też jest większy, u mnie troszeczkę więcej miejsca, ale też ustalmy, że może ja największy nie jestem. No, ja też, no. Ale Lexus robi wygodne samochody, ja zresztą przez wiele lat byłem użytkownikiem Mazdy, więc ta Japonia też mi jest dosyć bliska. Gotujesz? Wiem, że gotujesz, ale co najbardziej Juras gotuje? Prawda jest taka, że lubię gotować, ale niekoniecznie mam na to czas, szczególnie w dobie przygotowań teraz do walki, bo to jest coś, co zabiera najwięcej czasu, plus jeszcze inne obowiązki. Ja też nie jestem zawodnikiem tak naprawdę na pełen etat, że robię tylko to. Jak przygotowania do walki? No powiem, że już 5 tygodni takich ciężkich treningów za mną. 11 jednostek treningowych, nowy obóz przygotowawczy, więc troszeczkę też inne metody. Ciężko porównywać w porównaniu z tym moim powrotem na narodowy i czy teraz. Na pewno więcej zdecydowanie jest walki i treningów na macie niż takiej fizyczności troszeczkę poza matą. Walki, ja myślę, że 70%. Kiedyś Mike Tyson powiedział, że 90% w sportach walki to jest głowa. Ja się nie zgodzę, że 90%, bo jednak przygotowanie fizyczne musi być, bo jak nie masz tlenu w mięśniach i w płucach i siły w mięśniach, to choćbyś był mega talentem i miał głowę z kamienia, to nic nie zrobisz. Dlatego myślę, że 70% to jednak głowa walczy, a 30% wszystkie te aspekty fizyczne. Słuchaj, to chodźmy do mojej kuchni, zobaczymy, jak będzie walka wyglądała w kuchni, czy sobie poradzisz. Ja wiem, że sobie poradzę, ale niestety wiem, co my będziemy no robić. No właśnie. I troszeczkę to może być teraz walka przede wszystkim psychiczna. Sprawdzimy, czy sobie poradzisz. Chodźmy. Can I be your superhero? I tak prosto z niemieckiej autostrady. Znowu się udało. Znowu się udało przenieść na balkon 2x2 od kuchni. Piątka jeszcze raz. Cześć. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo, że czas znalazłeś, bo wiem, że terminarz jest bardzo, bardzo napięty, szczególnie no dzisiaj w tej dobie. Jest niedziela, więc też ustalmy, że dzień wolny, a szczerze powiem, że wiesz, akurat gotowanie relaksuje mnie na różne sposoby, nie mam czasu to robić, więc cieszę się, że mnie zaprosiłeś. Mam okazję troszeczkę odsapnąć kuchni. I gotować lubisz, umiesz. Moi drodzy, więc tak, po pierwsze, wszystkie pytania do Jurasa komentujcie. Będziemy te pytania czytać, będą się również pojawiały na ekranie, będziemy na nie odpowiadać. Dwa, wśród osób, które udostępnią fartuch od Waldinoxa, kosz wielki od Tago Słodyczy do was powędruje. A my dzisiaj gotujemy, bo wiem, że tobie nie wolno. Specjalnie to zrobił. Ja zapytałem się Jurasa, mówię, jak to jest, tak, jak w samochodzie rozmawialiśmy ze sportowcem, tak? Czy wygrywa się ten pojedynek głową czy mięśniami? I właśnie powiedziałeś mi, że ile tygodni już się nie złamałeś? No, 4-5 tygodni za chwilkę będzie. Ja to bez cheat meala, tak zwanego. Ja to szanuję, bo ja co tydzień sobie robię cheat meala. Ale jak nie jestem w okresie startowym, teraz jak się nie przygotuję do walki, no to cheat meal to jest moje drugie imię. Nie ukrywajmy, ja jestem trochę życiowym hedonistą, więc no teraz jest czas na robotę. Po walce trzeciego zajdę do szatni i mam nadzieję, że będzie jakaś gorąca. Bo dziś to u nas, oprócz rzeczywiście bezy czy Czerwińskiego, a wiem, że bezy lubisz, już obiecałem, że bezy przyniosę po walce do twojej szatni, będziemy robić takie ciasto lava cake. Lava cake, czyli ciasto, które płynie czekoladą. Mam nadzieję, że chociaż może na łyżeczkę się skusisz, aby spróbować. Czekolada z Madagaskaru, więc nie byle jaka, nie jakaś spokojna. Moi drodzy, przepis, tutaj macie składniki na to ciasto, więc możecie sobie przepisać i na spokojnie je w domu zrobić. Będę ten.
Nic się nie krępujcie. Odkręcę sobie, zrobię potem jeszcze raz, jak się dzisiaj nauczę. Krok po kroku zrobimy. Spokojnie. Od czego zaczniemy? Przede wszystkim od tego, że trzeba czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej. Tak, to wcześniej ustaliliśmy. Więc już ją wsypiemy, aby się rozpuszczała. Ale ja Cię poproszę o to, żebyś mi pomógł oczywiście robić to ciasto, bo sam robić nie będę. Co potrzebuję? Mamy 8 jajek, a skoro 8 jajek, trzeba oddzielić białka od żółtek. Więc tutaj jaja dla Ciebie. Sądzę, że dobre jaja będą. Żółtko, białko. Białko do większego, rozumiem? Dokładnie. Białko do większego, żółtko do mniejszego. Ja nam czekoladę, niech się już rozpuszcza. Moi drodzy, zerkam, czy macie jakieś pytania do Jurasa. Będziemy je oczywiście czytać. Jak tam, mój drogi, przygotowania do walki? No bo to wszyscy o to na pewno Cię pytają. Trzymamy za Ciebie kciuki. Ja trzymam, tak, trzymałem za Popka. Mam nadzieję, że nie będzie, że będzie lepiej, że będzie lepiej, że w końcu mój zawodnik wygra, którego poznałem czy znam. Więc jak idą przygotowania do walki? Słuchaj, no ciężko. Nie powiem, że nie, że jest leciutko, no bo w rzeczywistości tak nie jest. Nowy camp, nowe przygotowanie, nowa trochę metoda po tej zmianie gymu. Mhm. Bardzo dużo postawiony nacisk na matę, na walkę, ale to dobrze, bo ja akurat zdecydowanie wolę takie treningi. Mamy bardzo mocną grupę sparring partnerów, ludzi, z którymi mam przyjemność trenować. Absolutnie top, jeżeli chodzi o nazwiska, umiejętności, szczególnie właśnie w tych kategoriach powyżej 90 kg. Nie będę wymieniał wszystkich, bo nawet nie ma sensu, naprawdę. No tak. Myślę, że wszyscy wiedzą, zobaczcie teraz obecnie wszystkich z WCA Fight Team, klubu tutaj w Warszawie. To jest masakra. Jeszcze przyjechał teraz Michał Materla razem z Tomkiem Narkunem, którzy będą szykować się do walki. To nas łączy, bo ja jak było otwarcie WCA, to nawet tam chodziłem i ćwiczyłem. Więc no, mamy ten sam klub, można powiedzieć, siłownie. Reprezentanci WCA Fight Team. No tak, to kuchni. Ja jestem chyba antyreklamą tego klubu w tym momencie, a Ty jak najbardziej reklamą. Tu zobaczyłem, że już jest pytanie pierwsze, ja na nie znam odpowiedź. Lexus ma 240 koni, a Audi? 400 i 850 Newta. Drugie lubię tyle. Się odpychać. Drugie tyle. Ja lubię mocne samochody. Dla mnie zawsze głównym kryterium w samochodzie jest silnik. Dzięki temu, że mój przyjaciel Adaś Sternawicz ze Sport My Polska, pozdrawiam serdecznie, pewno ogląda i będę chciał wpaść zaraz na kawałek. Niech pada, drzwi otwarte. Także on mnie namawia właśnie do takich samochodów. Jestem zakochany w motoryzacji. Bardzo lubię, dlatego musi być dużo, szybko i pięknie granie. O. Chusteczka, proszę bardzo. Żadnego fuck-upu. Dokładnie. Profesjonalizm. No właśnie. Damy odrobinę soli. Żeby się pieniło. Żeby się pieniło. No i trzeba ubić. Przede wszystkim trzeba ubić. Więc już masz kolejny trening. Więc mam nadzieję, że... Miał być dzień wolny. No ale to wiesz, w kuchni to jest sama przyjemność, bo tak jak powiedziałeś, uwielbiasz gotować. Twój konik to jest kuchnia... Tajska. Ja lubię zjeść bardzo ostro, lubię wszelakie, co wpływa w curry. No i zupa tajska, myślę, że jeżeli szczególnie ci wszyscy, którzy śledzą gdzieś tam na YouTube'a, kiedyś w ramach jednego z moich vlogów na 1 kwietnia, przypomnę tylko, że jest to Prima Aprilis, zrobiłem taki kulinarny blog, także chciałem być takim Szymonem trochę i pokazałem, jak robi się zupę tajską, powiedziałem wszystko i do tej pory tak naprawdę ta zupa tajska jest takim moim, myślę, że popisowym konikiem. Daniem. Tylko tak i nieskromnie powiem, że jeszcze nie słyszałem, żeby była zła od wszystkich, którzy na nią do mnie wpadają, także tak jak rozmawialiśmy wcześniej, zaproszenie po walce, Ty przychodzisz z ciastem, z bezą. Ja robię zupę tajską i odwiedzi nas jeszcze kolega Jacek Daniels i będzie miło. No. Cała rodzina będzie na tej imprezie. Pytanie, co będzie pieczone w piekarniku? Robimy ciasto lava cake, mega czekoladowe, składniki tutaj macie, więc się nie krępujcie, przypisujcie i róbcie. Jak będzie trzeba, to Juras do Was też przyjedzie, ubić Wam pianę, więc można z tego jak najbardziej korzystać. Widzę, że są przepisy, a my tutaj walczymy dalej w kuchni. Jak oceniasz swoje możliwości przed walką? No bo teraz jesteś na wycince, tak? Schodzisz, ja jestem całe życie na wycince i się wyciąć nie mogę. Tobie to idzie o wiele, wiele lepiej, bo tak jak wspomniałem, no jesteś człowiekiem, który jak sobie postawi za cel, to robi i sam siebie nie oszukuje, bo o tym mówiliśmy, że czasami, nie wiem, bierzemy trenerów personalnych bądź ćwiczymy, ale wydaje nam się, że ich oszukujemy, a tak naprawdę oszukujemy samych siebie. To prawda. A Ty jesteś facetem, który jak sobie postawi za cel, coś zrobić, to ten cel osiąga. Solo, wydaje mi się, wiesz, to jest sport indywidualny i pomimo tego, że masz trenerów i kolegów z klubu, którzy też pracują na Twój sukces, ja często powtarzam, że każdy kowal musi mieć swoje narzędzia,
to jednak do klatki wchodzić sam. Jeżeli masz w głowie świadomość, że gdzieś po drodze oszukałeś, to ewentualną porażkę będziesz przeżywał 30 razy mocniej, że jednak nie zrobiłeś 100% roboty. I naprawdę, wiesz, ja też mam już swoje lata i wystarczająco wiele lat spędziłem na macie, żeby nie też, wiesz, nie muszę mieć nad sobą jakiegoś bata w postaci, nie wiem, trenera, który będzie non-stop się na mnie dar, bo ja wiem, po co to robię, wiesz, to jest też jeden z moich zawodów. Jeżeli ja teraz spieprzę, no to powiedzmy następna walka może być gdzieś tam... Żeby ci nie było smutno, że tylko ty ubijasz. Dlatego muszę być fair w stosunku do siebie, kiedy się drzwi zamkną klatki. To jest sport, wygrasz, przegrasz, ale wiesz, muszę być przygotowany idealnie. Tak jak mówisz, no wiesz, zawsze tej wagi też trzeba troszeczkę zrobić do kategorii wagowej. Tym bardziej, że trochę dobiłem za bardzo po ostatniej walce. Także teraz się męczę ubijając to i czując, słuchajcie, nie czujecie tego, jak ta czekolada w ogóle pachnie i to wszystko. Bo ta czekolada nie jest zwykłą czekoladą. Oczywiście zróbcie sobie w domu to ciasto z czekolady z tabliczki. Ta jest czekolada, to jest czekolada z Madagaskaru, z ziaren kakaowca Madagaskaru. Pachnie ona tu niesamowicie. Ja ją zdjąłem z kąpieli wodnej, aby ostygła, bo dodamy ją do jajek. Zaraz tu spokojnie stygnie, ja teraz ubijam żółtka z cukrem, a Juras... Ja zmieniłem rękę, bo mi ten biceps spuchł. Ale sprawy. To jest dobry trening w kuchni. W kuchni ty też można. Powiedz mi, jak wyglądają takie przygotowania do walki? Są w zależności od zawodnika. W większości zawodnicy, którzy zajmują się tym na co dzień tylko robiąc, będąc zawodnikami, tak 100% pro, wiadomo, że są w treningu tak naprawdę cały rok, bo nigdy nie wiesz, kiedy ktoś wypadnie, kiedy jakiś tam last replacement, tak. Może ktoś zadzwoni i powie ci, że masz walkę za 2 tygodnie, zaoferuje dobre pieniądze i weźmiesz to, więc dobrze byłoby być w formie. Ja tak nie funkcjonuję z racji tego, że ja oprócz tego, że walczę, to robię, wiesz, 100 innych rzeczy równolegle, więc, więc nie mam tego komfortu, że mogę codziennie być na jednym treningu na macie i cały czas podtrzymywać tę formę. Ja ci ułatwię, żebyś już się męczył, wrzucę do miksera, a możesz kontrolować. Kardio zrobione. Więc to jest 11 jednostek treningowych w tygodniu, dosyć mocnych, jeżeli chodzi o fizyczność, obciążających nie tylko ciało, ale i wiesz, trochę głowę. Ja potrzebuję tak od 8 do 11 max tygodni, 10 myślę, 8-10 tygodni na przygotowanie. Przygotowanie do walki, żeby być w formie z wagą, wiesz, sprawny fizycznie, z tlenem na 15 minut walki. I tak akurat mniej więcej tyle będą wyglądały moje przygotowania, 9 tygodni pracy. A potem już trzeba wejść i się bić, no. Od no to jest podstawa, no. O tym, że jesteś tak uczciwym człowiekiem, że nie walisz ściemy, że nie ze szpicy, czy nie wypijesz drinka, tylko no, teraz nie. Ale ogólnie jesteś otwarty na tego typu jedzenie. Bo jest czas na robotę i jest czas na zabawę, wiesz, jest czas pracy, jest czas relaksu. Ja jestem w ogóle idealnym przykładem tego i teraz z racji tego, że muszę do limitu wagowego jeszcze troszeczkę kilogramów zrobić, no to nie mam sobie... Ile ci brakuje? Nie powiem, ile brakuje. Nie, jeszcze dobrze, wiesz, waga schodzi w dół, także zacząłem troszeczkę większego pułapu niż przy poprzedniej walce, więc już jest dobrze. No ale powiedzmy z racji tego, że do walki 4 tygodnie nie złamałem się do tej pory przez miesiąc na żadnego cheata, no to nie będę robił tego teraz. To jest szaleństwo. Muszę być taki, wiesz, fair w stosunku do siebie. Jakbym widział, że ta waga leci i że wiesz, się dobrze czuję, no to nie ma problemu, żebym sobie poszedł, zamówił jakąś pizzę i zjadł, tak. Aby głowa też odpoczęła. Ale tak jak jestem zafiksowany na cel, jakim jest zwycięstwo w tym pojedynku i przede wszystkim dać dobrą walkę, że nie wiem, chcę być tak w 100% idealnie. Jedyny mój cheat, przyznaję się do tego, to jest pieczywo w niedzielę rano do śniadania. Ale to rodzinne śniadanie. Rodzinne śniadanie w restauracji, tak, na Żoliborzu. Jest pytanie, już go szukam. Pyta Dawid, tu pytań leci mnóstwo, więc wybaczcie, jeżeli wszystkich nie przytamy. Na kogo stawiasz w walce Mameda? Oj, to ciężko wyrokować tutaj naprawdę. Nie dlatego, że i Mamet, i Tomek Narkun są moimi bardzo dobrymi kolegami, ale dlatego, że to jest pojedynek, który może się zdarzyć wszystko. To jest taka walka z typu rzuć monetą, wybierz zwycięzcę. Także uczciwie naprawdę 50-50 i wcale nie twierdzę, że Mamet jest tutaj faworytem, bo Tomek jest jednym z najbardziej niedocenianych sportowo zawodników MMA w Polsce. Jest od Mameda większy, jest młodszy i myślę, że chyba jednak na tym poziomie, na którym są ich kariery, bardziej zmotywowany. Także powiedz mi, liczę, że będę po mojej walce na tyle zdrowy i będę miał okazję sobie ten pojedynek obejrzeć, bo mówiąc tak fanowsko, po prostu się nim jara. KSW jest mega popularne. Prawie każdy chce walczyć chyba w KSW już teraz. I wiesz do czego piję? Do tego, co wczoraj chyba, bo dzisiaj udostępiłeś o gwieździe Disco Polo, która zapatrzyła się na pozostałych kolegów, celebrytów czy aktorów, piosenkarzy, którzy walczyli, no ale mieli jakieś doświadczenie sportowe przed tym. No i teraz był na stronie Polsatu, tak? Był artykuł, że Radek Liszewski, tak?
jeden z zespołów Disco Polo chciałby walczyć w... Wiesz co, to jest najlepsze, że on chciałby walczyć w KSW, nie w MMA generalnie jako formę, tylko od razu w największą organizację w Polsce, jedną z największych w Europie i na świecie. I wiesz co, to jest... To nie jest cyrk. Ten sport boli, nie? Ten sport boli. I co z tego, że ktoś sobie pobiegał kiedyś i podniósł 3 razy ciężarek? Niech ktoś, każdy, kto zadeklaruje się z tych celebrytów wszystkich, że oni chcą być zawodnikami MMA, chcą wejść do klatki, niech przyjdzie na jedną sesję sparingową do dowolnego klubu MMA w Polsce i niech przetrwa sesję sparingową, będą traktowany jak zawodnik, a nie jak celebryta, jak który gwiazda. 3 razy uderzy w tarczę, wejdzie do klatki po pieniążki i po troszeczkę odkurzenia się, wiesz, swojej popularności. Ja tak to oglądając to, czytając, mam takie wrażenie, że za chwilę ja mogę powiedzieć, że no ja chcę walczyć w KSW, tak? No dobrze, że Martin Lewandowski, jeden z szefów, wybrnął z tego w ten sposób, że oczywiście wszyscy chcą walczyć w KSW, ale KSW nie chce wszystkich. No, jednak no pamiętajmy, że jest to organizacja, która zrzesza top polskich zawodników, którzy nie są na kontrakcie w UFC aktualnie i prawda jest taka, że większość zawodników polskiego MMA chciałoby walczyć w organizacji KSW, no ale nie wszyscy mają okazję, no także kurczę, trenujcie step by step cierpliwie i mam nadzieję, że kiedyś będę miał przyjemność komentować wasze walki dla organizacji KSW. Trzymam kciuki za wszystkich w ogóle, którzy trenują, zasuwają i mają marzenie, żeby kiedyś wyjść przy takiej publiczności, jakiej choćby ja miałem okazję wychodzić na Stadionie Narodowym. Pyta Adrian, jakie wrażenia zrobił na tobie Roberto Soldić po walce po KSW? Kozak, cyborg, straszny. Ja mówię, napisałem jeszcze, że to jest w ogóle one scary dude. Tak detronizować aktualnego mistrza Borysa Mańkowskiego to jest nieprawdopodobne i to jest taki Mirko Krokop w wersji razy 100 lepszej. To jest gość, który naprawdę zamiesza światowym MMA. Bardzo mocno. Fajnie, cieszę się jako komentator i jako zawodnik, że też jestem w szeregach organizacji KSW i mam okazję być takim gościem, który naprawdę jest fenomenalny. Powiedz mi, tak trochę zmienię temat, od KSW odejdę. Uff. Tak, pytanie, no to też jest w pewien sposób w moim sercu, no bo mieszkam w Warszawie, chodzę na Legię, no jesteś speakerem na Legii. Po pierwsze, jakie to jest uczucie stanąć i ryknąć do tych dziesiątków tysięcy ludzi, do tej żylety? Co w ogóle czuje człowiek, który jest na tej murawie i wiesz, kurwa, daj wszyscy... Nie no, mega energia, wiesz. Poza tym ja też na stadionie jestem ponad 20 lat, wychowany, wiesz, urodzony w Warszawie, wychowany na Łazienkowskiej. I teraz dla małolata, który na treningi piłkarzy w latach 90. przemykał gdzieś tam pod płotem, aby podejrzeć, świadomość tego, że pracujesz w tym klubie, masz okazję oglądać to od środka, wychodzić na murawę. Wiesz, ja mimo że trwa to kilka lat, to dla mnie to cały czas jest to takie duże przeżycie. Tak. Cały czas trochę taka surrealistyczna wizja siebie, wiesz, mającego 11-12 lat. I to jest świetne. Co my teraz dajemy? Dajemy rozproszone masło. I trzeba będzie mieszać, prosi o mieszanie. Ciągle? Tak, ubite żółtka z cukrem, dobra. Dam masło i trzeba to tu wymieszać. Dobra. No, moment się wymiesza. No, sorry, dzisiaj przerwałem. Także wiesz, to jest takie spełnienie troszeczkę marzeń i wielka duma z tego, że klub, wiesz, który jest integralną częścią mojego życia, jest też moim pracodawcą i mam okazję też jako ambasador klubu ten klub promować, zapraszając ludzi na stadion, pokazując, że polskie stadiony to naprawdę nie ta wizja, która jest sprzedawana gdzieś tam szeroko medialnie. Znaczy, jako bandyci, degeneraci, to jest w ogóle... Wystarczy to każdemu... Wystarczy przyjść na stadion! Właśnie! No. Ja chodzę na Legię, więc wystarczy przyjść na stadion i zobaczyć, jaka to jest atmosfera. To jak prawda. Byłem po raz pierwszy w życiu na Legii, no to ja wyszedłem z oczami jak 2 pięciozłotówki. Jak zobaczyłem, jak szaleje żyleta, te oprawy, to jest coś w ogóle niesamowitego. Tego nie pokazują w telewizji, tych opraw przepięknych, to które prawda. Mają zawsze jakieś przesłanie. To nie jest tak, że spotyka się jakaś grupa bandziorów, tak jak to pokazują, i jakieś hasła pokazują rasistowskie. To wszystko ma swój sens, jest bardzo aktualne z życiem, które się toczy w tej chwili. No i to jest coś niesamowitego. Co też nie mówi się o wielu inicjatywach kibicowskich. Zbieranie do puszek, odwiedzanie szpitali. Otóż to, choćby no najpierw przykład, polecam, zobaczcie robotę grupy kibicowskiej przy warszawskiej Legii Dobrzy Ludzie, którzy malują Centrum Zdrowia Dziecka naprawdę fantastycznie, zbierając na to pieniądze, wszyscy się dorzucamy. No, ilość inicjatyw kibicowskich jest duża, ale o tym się nie mówi, bo oczywiście wygodnie sprzedaje się definicja gdzieś tam rządowo-medialna kibola jako bandyty, bo to się zawsze lepiej sprzedaje. Także też moim zadaniem jako ambasadora Legii jest właśnie trochę przekonać i zmienić ten wizerunek. Ja mam zresztą wytatuowany herb Legii i napis pod nim, trzeba to przeżyć, żeby zrozumieć. I polecam przyjść na stadion, aby samemu wyrobić sobie zdanie, a nie opierać się na telewizji. Kropka. Tym bardziej, że tylko dodam, że teraz mnóstwo przychodzi rodzin z dziećmi, oczywiście, z małymi. Jest jednak sektor rodzinny, gdzie mogą przyjść za
dosyć małe pieniądze, a tam są tanie bilety w ogóle na Legię. Mhm. I zobaczyć, jak to wygląda od środka, jak to jest piękne. Wiesz, na stadionie jest miejsce dla każdego. Klub żyje. Jest, każda trybuna jest miejscem dla... Każdy odnajdzie swoje miejsce, czy jest to trybuna VIP, czy Silverek, gdzie można wypić drinka, zjeść dobre jedzenie, czy żyleta, żeby się wyszaleć całym kibicowskim ultrasta. Czy wschodnia, która jest taka troszeczkę pół na pół, rodzinna. Kurczę, naprawdę, na stadionie, mówię przez przykład warszawskiej Legii, ale to nie tylko dotyczy warszawskiej Legii. Każdy znajdzie miejsce dla siebie, zachęcam. To jest pasja, która naprawdę nie powoduje, że stajecie się degeneratami życiowymi, czego obecnie mieszający żółtą maść w tej misce jest najlepszym przykładem. No właśnie, mieszamy bardzo dobrze. Widzicie, to jest tutaj dosyć dużo sportu. Legia jest dzisiaj na pierwszym miejscu. Za chwilę ruszamy z Ekstraklasą. Mm-hmm. No i co? No i widzimy się w maju na Sterówce, świętując Mistrzostwa Polski. Życzymy sobie serdecznie tego po raz kolejny w tym roku. Tak samo jak wszystkim, którzy trzymają za warszawską Legię kciuki. A wszystkim pozostałym kibicom życzę, aby byli równorzędnymi rywalami do ostatniej kolejki. Niech tak będzie jak poprzednia, że czekaliśmy na te 10 minut w Białymstoku, żeby cieszyć się z mistrzowskiego tytułu. Niech będą emocje i niech każda drużyna da siebie maksa. Jak najwięcej. No. Tak, bo to jest fajne, wiesz. Takie zdobywanie tytułu na 5 kolejek przed końcem nie jest fajne. Ja jednak wolę trochę, żeby emocje muszą być. Tak, że chodzę zdenerwowany, że nie można ze mną pogadać. Wiesz, lubię ten stan, jakkolwiek źle to brzmi. Moje dziecko zresztą zawsze, jak Legia gra, albo coś nie idzie, albo coś się wydarzy w klubie, to zawsze mówię: o, tata zły, chyba Legia przegrała, albo tam, wiesz, albo coś się wydarzyło. Pyta Monika. Monika pyta: panie Łukaszu, czy pan kiedyś walczył podczas KSW z panem Mariuszem Pudzianowskim, albo go spotkał na KSW? Bardzo proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Pani Moniko, znam się bardzo dobrze z Mariuszem. Z Mariuszem nie walczyłem, chyba że na treningach. Na początku jego kariery do jednej walki przez 2 miesiące razem pracowaliśmy. Przygotowywałem go do walki z Butterbeanem, więc cały czas gdzieś się mijamy przy WCA, trenujemy, sparujemy ze sobą, także teraz spoko. Będzie przez chwilę trochę ciężej, bo damy czekoladę rozproszoną, która już jest ostudzona. Ja tak ją... Bring it on. Popolewałem, żeby ją szybko schłodzić, ponieważ gdybyśmy wylali gorącą czekoladę do żółtek, no to wiadomo, co by się wydarzyło. Teraz widzę mojej twarzy to robi, nie? Żebyście widzieli. No to mogę tak... To widzę się... pachnie, nie? Nienawidzę cię. Pachnie niesamowicie, ale wygrywasz walkę i z tym ciastem, i z bezą jestem u ciebie. Umówione. Mam nadzieję, że szybko przyjadę. No. Najlepsze jest to, a propos jeszcze kontynuuję trochę temat Legii, fajnie, że walczę 3 marca w sobotę w Łodzi, a w niedzielę gramy z poznańskim Lechem, a nie ukrywajmy, że mecz z poznańskim Lechem na Łazienkowskiej, czy w Poznaniu przy Bułgarskiej, to zawsze fajne wydarzenie. Także jeżeli miał szczękę na miejscu, to oczywiście biorę mikrofon i rykniemy sobie cenę Łazienkowskiej. Teraz to mieszamy. Ja tak trochę na hama to trzymam, mam nadzieję, bardzo że to nie jest jakiś sabławir w kuchni, że wiesz, słuchaj, jakieś w kuchni przede wszystkim to trzeba czuć się komfortowo i gotować z pasją. Ja widzę, że pasję masz oprócz sportu też do gotowania. Do mieszania, fizol. Bo ci bardzo, bardzo dobrze idzie. Nikt z nas nie jest profesjonalnym szefem kuchni, prawda, który wymaga jakichś odpowiednich zachowań. Ma być zrobione i tyle. No. Damy później jeszcze malbolce oczywiście. Malbolce są bardzo ważne w tym cieście, ponieważ to są takie kulki. Ty pewnie nie znasz, bo nie jesz słodyczy. Domyślam się. Ja ze słodyczy najbardziej lubię pizzę, nie? A tak jakoś specjalnie za czekoladami to jakoś nie przepadam, ale za bezą, nie? Beza to jest taka, że naprawdę potrafię, jak mnie najdzie ochota w domu, potrafię wsiąść w samochód czy na motocykl i pojechać, żeby zjeść kawałek bezy, wypić kawę. Moi drodzy, my mamy też do was pytanie, które się za chwilę pojawi wam na monitorach. Możecie swoimi reakcjami głosować. Pytanie jest, czy Szymon zostanie zawodnikiem MMA, a Jura z kucharzem? Więc możecie głosować Szymon zawodnikiem MMA. No właśnie, no to... No, słuchaj, no razem, szykuj się, no. Mówisz, że do WCA przychodzisz. Z Radkiem Liszewskim będziemy razem walczyć chyba. I teraz ubita piana, dodamy pianę. Dawaj. I razem wymieszamy. I za chwilę ona zmieni... A ta piana miała być tak ubita jak ja ją ten? To już tak docelowo? Aha, to bym tu siedział pewnie z pół godziny, ale bym oblizał tego palca. I delikatnie razem mieszamy. Za chwilę ciasto zmieni swoją zupełnie konsystencję. Będzie bardziej, będzie bardziej płynne. Też piana powoduje to, że będzie bardziej puszyste. Więc warto jest dodać. Jak ja na koniec roku. Tak. Patrzę, kochani, na wasze pytania. Postaram się coś szybko znaleźć, bo tutaj ich
po prostu leci. O, pisze Artur, że mam szansę zostać zawodnikiem MMA, więc każdy ma taką szansę. Obawiam się, że po pierwszych 5 sekundach w klatce, czy tam byśmy się pospotkali, to nic by ze mnie nie zostało. Ja myślę, że wiele osób, które też tak troszeczkę tak sobie deprecjonuje w ogóle, wiesz, tą robotę, to jednak kurde, musimy pamiętać, że to są sporty walki, a sporty walki cholernie bolą, wiesz, jak się nie umiesz bronić, wiesz, złamane żebra, połamany nos, to jednak boli, nie? Złamana szczęka, potem jakieś te śruby, picie przez słomkę, zupy tylko, to kurde, warto przewartościować, czy wiesz, to nie jest jednak sport, dyscyplina dla wszystkich. No. Zmniejszymy temperaturę. Ciaz uszam się piecze. Jest pytanie kolejne, widzę, jaki deser, koktajl polecasz na szybko, który ty robisz lub lubisz robić? Aktualnie to mój deser, koktajl nazywa się shake na wodzie kokosowej, mleku kokosowym z awokado, bananem i odżywką białkową. No to... A nie, jeżeli chodzi o koktajle, to ja na przykład lubię bardzo robić drinki. Nie dla siebie, dla kobiet. Dla kobiet. Bo ja niespecjalnie może przepadam za słodkimi alkoholami, ale takie wiesz, zrobić mojito, jakiegoś tam aperola spritza, takie rzeczy, to lubię sobie posiedzieć podobać. Bardzo, bardzo też aperola to akurat sam też lubię. Mojito czasami też, to nie ukrywam. Urodziłem się w Dzień Kobiet 8 marca, więc może coś w tym jest, że czasami lubię te słodkie drinki. Mam kolejne pytanie. Co zwykle jadasz zaraz po swoich pojedynkach, walkach? Co zjadłeś po swoim ostatnim występie na gali? Kurde, nic, bo nic nie miałem w domu. Wróciłem, akurat gala była w Warszawie, więc od razu pojechałem do domu. Okazało się, że nie przygotowałem się na to, co będzie w nocy i w zasadzie jedynym, co zjadłem, to kurczę, to whisky, nie? Tak następnego dnia zazwyczaj pierwsze co, to wchodzi zestaw kurczaczków takich ostrych z jednej z sieciówek i pizza, nie? I czym bardziej chamskie, niezdrowe jedzenie, tym lepiej. Malbolcy do środka. Braliśmy serce. To się znęcamy dzisiaj nad tobą. Tak. Pamiętajcie o tym, że jak czekoladę rozpuszczacie w kąpieli wodnej, jak mam dzisiaj Waldinoxa, czekolada nie może dotykać wody, czyli miska nie może dotykać wody, tylko wyłącznie na parze. To dobry tip dla mnie, bo ja zawsze jak robię brownie, to u mnie jednak dotyka wody nie, i faktycznie gdzieś tam się potrafi czasami przyparzyć. Albo ważą mentalnie, jak się przypali i nic z tego zupełnie nie wyjdzie. I czekolada jeszcze jest tak, że trzeba do niej przemawiać, to znaczy całości nie rozpuszczamy, trzeba mieszać, bo możesz też rozpuścić mikrofali. Co jest bardzo ważne mikrofali, że co 30 sekund trzeba ją zamieszać, bo mimo, że ona nie wygląda, że się rozpuszcza, to od środka i tak się rozpuszcza. Nie ufam mikrofalówkom, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Ja nawet nie mikrofalówki. Tak, już zerkam, Szymon zawodnikiem MMA 68%, Jura z kucharzem 32%, więc idzie w górę, kochani. Pytanie jest, czy Szymon zostanie zawodnikiem MMA, a Jura z kucharzem. Żebym cię Juras nie wygryzł z tego MMA jeszcze, a tym jest kuchni mojej. Słuchaj, wszystko jest możliwe, pamiętaj. Ja się nie zamykam. Mamy wymieszany, więc jak wymieszaliśmy, do formy trzeba przelać. I do pieca. Formy i do pieca. Ja oczywiście za chwilę wyjmę ciasto, które tutaj już się nam piecze. Pyta Sebastian, jaki wynik z Zagłębiem? Znaczy Legii? Nie wiem, bo ile wygra? Niech będzie 1-0, każe 3 punkty i biorę w ciemno. A styl, jakbym chciał oglądać ładny futbol, piękny futbol, to zazwyczaj odpalam sobie Premier League i Manchester United. A od Legii wymagam. Wymaga to ja mogę. Od Legii chcę, aby Legia wygrywała. No to chcemy wszyscy, żeby wygrywała i żeby szła do przodu. Czy nie wszyscy, pamiętajmy, że oglądają nas ludzie spoza Warszawy. No i kibice innych drużyn. Możemy zerknąć, czego na nas... Mariusz Lewandowski, bo wiem, że też ogląda często moje programy. Pozdrawiam serdecznie, Mario. Lubin spotka się z Legią. No, fajnie, będzie można przybić tym, z Mariuszem piątkę. Tak, to jest bardzo, bardzo w porządku facet. To prawda. Pozdrawiamy serdecznie. Ty. Idealnie. Ależ klasa. Tak ci na równo to zrobić? Słuchaj, może być na równo, nie musi być na równo. Ono i tak urośnie, to te ciasto do góry. Ja już sięgam po to, które się piecze. A masz tak na przykład, że jak jest coś krzywe, to jesteś takim perfekcjonistą, że musi być idealnie gładkie w ogóle? Nie. Nie masz takiego? Nie. W ogóle ja mam, nie? Wiesz co, jak robię torty na przykład. No właśnie. Jak robię torty, to mam tego typu narzędzie. A. Mam tego typu narzędzie i ono genialnie wygładza. Taka jest łopatka cukiernicza. Lepiej nie będzie, no. Lepiej nie będzie. Cukier puder. O to nie krępuj się. Nie, spokojnie. To jest właśnie teraz sprawdzian silnej woli, nie? Naprawdę, jak się udało mi już przez tyle przytrzymać bez cheata, to wytrzymam już do walki.
Dobra. Ono chwilę musi ustygnąć, a to pójdzie do pieca na 30 minut. 200 stopni Celsjusza. Rzucamy. O. Ustawię tylko zegar, żebyśmy nie przegapili. I za chwilę zobaczymy, czy wypłynie nam ta lava cake. Dobra, 30 minut. Jest, kochani, zerkam na pytania, czy coś się dzieje. Pytanie do Łukasza, czy realnie Gamon tło kontra Gamrot kontra Szulakowski, no. Tak. To ale... są realnie. Właśnie tu już... Realnie, to jest w ogóle świetna walka. Czekaj, pytanie do Łukasza czysto, czy Gamrot, a pewno, czy Gamrot, czy Szulakowski? Tak. To jest w ogóle świetne zestawienie. Ja akurat jestem team Gamrot, więc będę trzymał za Mateusza kciuki, aby utrzymał mistrzowski pas. I, znamy się gdzieś tam prywatnie też z Mateuszem, więc... Ale super zestawienie. Cieszę się, że Szuli dostał w ogóle to walkę o pas, bo zasłużył na nią jak mało kto w Federacji KSW. Także w ogóle cała karta, ta 42 KSW w Łodzi jest kapitalna, jeżeli chodzi o zestawienia. Więc jak jesteście w domu, to oglądajcie. Bilety do Atlas Areny się strasznie szybko kurczą, więc jeżeli chcecie zobaczyć to na żywo, to też te bilety na walki to momentalnie się kończą. To prawda. Było kolejne pytanie, jak oceniasz transfery Legii? Super, naprawdę super. No, wiadomo, poszedł sobie Tibu Mulę, ale w jego miejscu jest Antolicz, który ma być jego lepszą wersją i wierzę, że tak będzie. Sparingi też pokazują, że czy tam w tym pierwszym Wesowicz też bardzo dobry. Cieszę się, że w ataku zostaje Jarek Niezgoda, bo nie sądzę, żeby Eduardo jakoś na początku grał, więc jeżeli chodzi o stronę transferową, uważam, że transfery jak na okienko zimowe bardzo dobre. Ja już otwieram, mega gorące. Muszę się nauczyć odpowiadać jednym zdaniem, bo strasznie długie monologi. No a w końcu z komentatorem sportowym, no to nie ma siły, tak? Powiedz mi, a co masz w głowie jako komentator sportowy, jak siadasz z tymi słuchawkami, z mikrofonem i jednak musisz pilnować tego, żeby nie było ciszy, nie? Ale wiesz co, ja dużo gadam, jak sam widzisz i my generalnie jesteśmy tutaj trochę przed programem i wiem, że zagadałem was troszeczkę. Lubię gadać, a jak zakładam słuchawki i rozpoczyna się gala, to jak będę gadał, jak intensywnie i jak bardzo się wkręcę, zależy od poziomu walk. Jeżeli walki są dobre, to... Ja też nie traktuję tego w formie obowiązku i pracy, tylko traktuję to czysto kibicowsko. Ja się najprościej mówiąc kolokwialnie jaram walkami. A jak się walczy ktoś znajomy, to w ogóle wiadomo, też mówię, jestem nieobiektywny, przyznaję się do tego i zawsze będę. Nie da się być obiektywnym no, w tej branży, więc proszę o wybaczenie, a mam nadzieję, że jednak więcej osób. Pytam Mikołaj. Juraz, wybierasz się na UFC z Asią w roli głównej? W Nowym Jorku. Po raz kolejny. Barclays Center. Jestem. Lecisz? Jestem. Tak, lecę. Byłem na dwóch poprzednich walkach w Nowym Jorku Aśki i lecę, a tym bardziej, że Karina Kowalkiewicz też walczy na tej samej karcie, więc dwie Polki. Mam nadzieję, że Polsat mnie puści, bo teraz transmitujemy UFC i nie będą chcieli, żebym został... Pyta Kuba. Kuba pyta, nie nasz operator, tylko Kuba inny. Która oprawa podobała się albo zapada panu w pamięci najbardziej? No najbardziej ta ostatnia, która wstrząsnęła całym światem, ukazując prawdę historyczną w postaci... Powstania Warszawskiego, nie wiem czy pamiętacie. Też masz... Tak, no ja też, wiesz co, trochę żyję taką tym, aby kultywować pamięć po tych ludziach, dzięki którym teraz stąpamy sobie piękną Warszawą. I wiesz, gdzieś staram się utożsamiać i myśleć podobnie do tych ludzi, którzy myśleli wtedy, chociaż nie mam prawa nawet myśleć w procencie. I przeżywać tego, co oni musieli przeżywać wtedy, bo to były inne czasy. Tak samo, ale pamiętajmy o tym, wiesz co, w dobie pędzącego świata, trochę takiej komercjalizacji całego życia, że każdy gdzieś tam goni, wiesz, czasami się fajnie zatrzymać, siąść na takiej ławce w parku i zobaczyć na pomnik, który jest ku czci osób, wiesz, ludzi, którzy jednak tracili życie, czy zostali mordowani przez Niemców podczas II wojny światowej powstania i po prostu, wiesz, pamiętać o nich. No i pamiętać o tym, że dzięki nim mamy dzisiaj wolność, dzięki jesteśmy nim, w kuchni, tu jesteśmy mamy w ogóle. Internecik, nagrywamy tak? Wszystko. Warto o tym pamiętać. Zobacz. Jak wypłynęło! Wypłynęło lava cake, płynna czekolada. No dzisiaj rozumiem, degustować nie będziemy tego ciasta. Mogę powąchać. Powąchaj. Czyli jak powącham, to zbiorę na górze, wiecie co będzie. Żeby nas to ktoś inny nie przybiegł. Jak najbardziej płynie lava cake. Milimetr coś? Tak, no wiesz, my musimy spróbować. To nie ma co. I teraz to jest pierwszy mój słodycz od 4 tygodni. Jest gorące. Tak, z środkiem też ma. Gorące. Ja lubię gorące też, jak jest ciasto, jest gorące. Mama mówiła, że to nie jest zdrowe. No, zawsze jak ciasto... Ale też mówiła, że jestem ładny, to nie ufam jej do końca. Pozdrawiam mamusiu. Zajebiste. Sama czekolada. No, dobra.
To już po kolacie mojej dzisiaj. Tylko była łyżeczka na spróbowanie. Tak one, mimo drodzy, wyglądają w środku. Ale mega, no. To bardzo miło. W ogóle, wiesz co, strasznie zobacz, łatwo się to robi. Wiesz co, ja generalnie szukam przepisów, żeby były proste, łatwe i no, banalne. I żeby każdy mógł zrobić. Bo o to mi chodzi. I nie chodzi o to, żeby zrobić danie wykwintne, którego nikt z was nie zrobi w domu, bo połowy składników nie dostaniecie. Ale proste dania, które są smaczne i się robią szybko, tak? No, 30 minut minęło, bo tak by sobie robił piec i ciasto jest w piekarniku już. No. Gotowe do podania. Moi drodzy, zerkam jeszcze na pytania do Jurasa. Czy coś tu jest? Ich jest ich mnóstwo. Jaka twoja ulubiona jest pizza? Byle ostra. Pepperoni z papryczki. Jalapeno. No, musi być ostro. Ja w ogóle bardzo ostro jadam. Czy są już jakieś pomysły, gdzie następna KSW w UK będzie? Ja wiem. Ale nie powiem. Pyta jeszcze Dawid, co wolisz, piłkę nożną czy sporty walki? Pewnie to jedno i drugie. 50-50, 50-50. A gdyby nie było, a trzeci sport? Poza sportami walki i piłką nożną? Nie wiem. Nie, to są to dwa takie, wiesz, ja generalnie jestem fanem sportu, więc nie robię jakiejś gradacji. Dwa najważniejsze, piłkę nożną i jedno. Jeszcze Arek pyta, jak myślisz, Juras, wygra Jędrzejczyk? Wygra. Determinacja Aśki jest większa. A co się wydarzyło ostatnio? To wiesz, to pytać Aśki. No, nie ma co tak, rozkładać tego na... Tak patrząc tego komentator. Głowa? To o czym mówiliśmy? Że... Nie. Bardziej zawiodło gdzieś tam troszeczkę fizyczność i zbijanie za dużej ilości kilogramów w krótkim czasie. Organizm swoje stracił, trochę zabrakło koncentracji. Ciosy, które raczej nie powinny Aśki wyłączać, wyłączyły ją z walki. Więc mam nadzieję, że teraz będzie wszystko tip-top i pas wróci do Polski. Tak samo jak za siebie, tak samo za nią trzymam, no, za Polkę naszą, na obczyźnie walczy. Że będzie dobrze wszystko. Słuchaj, Juras, Łukasz, ja dziękuję Ci serdecznie, że czas znalazłeś, że tu przyjść. Ja i pewnie wszyscy, te kilkaset osób, było prawie 500 w pewnym momencie, trzymamy mocno na siebie kciuki, abyś 3 marca z rękami podniesionymi wyszedł z klatki. Beza oczywiście będzie się czekała. Beza Czerwińskiego, jak każdy mój gość. Ja pamiętam. Zróbmy sobie zdjęcie wspólne. Wiadomo. Do Bezy. Z Bezą. To dobra. O. Tam mam zdjęcia? Tutaj, tu mam, ja tu mam zdjęcia. Wszyscy robią zdjęcia nagle. Znaczy, wy nie wiecie, ale tam z tyłu jest tyle osób. Tak. Ja nie wiem, jak oni się tu mieszczą w ogóle wszyscy. 38 metrów kwadratowych mieszkania i mamy i studio, i wszystko inne. Łukasz, dla Ciebie oczywiście koszt łudyczy od marki Tago. Fartuch od Waldinoxa, żebyś się nie ubrudził, jak będziesz gotował. Kurczę. I to jest, żeby było śmieszne, naprawdę to zawsze mówię, kurczę, kupię sobie w końcu, kiedyś dorosnę przez lata, będę pamiętał, żeby w sklepie kupić fartuch, teraz już nie muszę. Przychodzisz i masz fartuch. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie, że czas znalazłeś. Dziękuję za wspólne proszę. Gotowanie. 3 marca trzymamy do Ciebie mocno bardzo kciuki, a potem widzimy się na Legii. Tak jest, dziękuję Ci Dzięki bardzo. Dzięki Ci, Łukasz serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich bardzo, trzymajcie kciuki, oglądajcie MMA, piłkę nożną i program Szymona. A, dziękuję. Moi drodzy, ja Wam dziękuję, że dzisiaj byliście tak bardzo, bardzo licznie. Za tydzień KN będzie gościem mojego programu, więc w niedzielę wieczorem zapraszam do mojej kuchni, na mój balkon. Do zobaczenia. You're a superhero.